Dzień dobry, moi drodzy, w tym oto filmie informacyjnym poranny. Pierwsza, najważniejsza informacja dnia dzisiejszego jest następująca. Nie porzucam Darkest Dungeon. To, że przestanę w tę grę grać na streamach, nie oznacza, że tę grę porzucam. A mianowicie, co się stanie z Darkestem Dungeonem? W Darkesta Dungeona będę grał dalej, tylko że nie na streamach, a w formie regularnej serii na YouTube. Czyli zamiast strumyków z Darkesta będą normalne odcinki z Darkesta Dungeona. Czyli innymi słowy, będę sobie nagrywał te odcinki programem do nagrywania. Mam nadzieję, że nie będę miał zbyt dużo crashy i tak dalej. Mam nadzieję, że z normalnym programem do nagrywania gier i Darkest Dungeon będzie współpracował lepiej. W każdym razie pierwsze info, moi drodzy, jest takie. Nie porzucam Darkesta Dungeona. I ogólnie, co się wczoraj stało z Darkest? I co ogólnie wczoraj stało? Przede wszystkim muszę was bardzo, bardzo, bardzo przeprosić. Bo ja wczoraj Darkest Dungeon na mojej próbie streama, bo nie sposób tego nazwać streamem, przeszedł samego siebie. Mianowicie Darkest Dungeon najpierw się zawiesił, następnie zawiesiła się Mozilla Firefox, następnie zawiesił się OBS. Czyli tak zwany potrójny zwis, którym. A następnie zawiesił się chyba, nie wiem, eksploratator Windows czy coś takiego, bo ogólnie wszystko mi się zjebało i musiałem zrestartować komputer. Ale, i za to was, moi drodzy, wszystkich jeszcze raz bardzo uprzejmie, bardzo serdecznie przepraszam. Po prostu złośliwość rzecz martwych. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, moi drodzy, ponieważ. Dzięki temu odkryłem to, że granie w Fallouta New Vegas wciąż sprawia mi przyjemność. Pomimo kilkukrotnego przejścia tej gry, granie w Fallouta New Vegas ciągle jest dla mnie radochą i uciechą. I nawet pierwszy materiał, pierwszy próbny stream z Fallouta New Vegas już możecie oglądać na moim kanale. Więc, moi drodzy, teraz na streamach drugą grą oprócz Gwinta będzie. Będzie Fallout New Vegas, czyli innymi słowy, aktualnie na streamach możecie u mnie spodziewać zarówno Fallouta New Vegas, jak i Gwinta. A propos Gwinta, to myślę, że dzisiaj o godzinie 20 odpalę sobie strumyk z Gwinta, bo dawno nie było streama z Gwinta, więc dzisiaj 20:00 zapraszam was na stream z Gwinta. Zatem do zobaczenia, moi drodzy. Cześć, trzymajcie się. Tym razem na streamie z Gwinta postaram się nie zapomnieć o czymś, co jest niezwykle przydatne na talii Skojatelspeli, czyli, moi drodzy, o nakładce na Gwinta pod tym Gwent Tracker. Zatem do zobaczenia na streamie o 20. Cześć, trzymajcie się.